Drodzy Państwo, dalej gwiazd z Teatru Studio Buffo. Widzimy gwiazdę Jeremiego Przybory. Za chwilę zobaczymy gwiazdę Agaty Mikaszewskiej. Można powiedzieć, że dotychczasową ścieżkę kariery Nataszy wyznaczają te dwa wspaniałe nazwiska. Debiut Nataszy Lubomirskiej jako aktorki miał miejsce w musicalu Kiedyś Pan, wtedy Piwetta, wspaniałego Piwetta Jeremiego Przybory. Była to rola niema, ale bardzo istotna. Natomiast Agata Mikaszewska jest autorką dyrektora musicalu Polita, musicalu, który opowiada o wspaniałej polskiej aktorce epoki kina niemego. Drodzy Państwo, droga Nataszo, w uznaniu Twojej pracowitości, Twojej wszechstronności, w uznaniu Twojego talentu i lojalności wobec naszego teatru, proszę Cię o odsłonięcie kolejnej gwiazdy, dalej gwiazd Teatru Studio Buffo, gwiazdy Nataszy Urbańskiej. Uwaga, uwaga, uwaga. I proszę bardzo. I to ma na kiedy próbowałam dostać się do Józefowicza. Tak, mój tata miał nosa od 25 lat. Teatr Studio Buffo jest moim drugim domem. To tutaj poznałam moich mistrzów, mentorów, moich przyjaciół. A oczywiście mówię o Januszu Stukłosie. Brawo! O Januszu Józefowiczu. Dziękuję bardzo za zaufanie, za wiarę we mnie, za poświęcony mi czas, za miliony wskazówek, za naukę, którą chcieliście się ze mną podzielić. A dziękuję za spektakl Polita. Tak, brawo! Brawo! Na deskach tego teatru zdarłam niejedną parę butów. Bywały momenty trudne, ale wygrywały te piękne chwile, te najpiękniejsze chwile, które trudno opisać, dla takich chwil warto żyć. Drodzy Państwo, w tym momencie, w tym bardzo ważnym momencie dla mnie, chciałabym podziękować zespołowi, całemu zespołowi Teatru Studio Buffo i podziękować naszym kochanym widzom za to, że wspólnie pod jednym dachem mogłam razem z Wami dojrzewać jako artystę. Bardzo, bardzo to dziękuję. Powiem tylko tyle. Wiesz, że Cię kocham. To cudownie, że jest coś. Szanowni Państwo, za 10 minut rozpoczynamy drugi akt. Dziękujemy serdecznie. Zofia, cieszę się, że dotarłaś. Dziękuję bardzo. Jest moja mama, ja się cała trzęsę, więc nie wiem, jak to będzie w tym drugim akcie. Przyjdzie. Pani Natasza, dziękuję pani.
jest i że pani będzie i za wszystko. Dobra. I co dalej, Natasza, jeszcze? Dalej cię poprosimy. Dalej jeszcze. O. Dobra, idź. I spojrzenie do mnie poproszę. Dobra. I tu dalej jeszcze poproszę spojrzenie. Jeszcze jedno spojrzenie. Bohater dzisiejszego koncertu, Janusz Stokłosa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale oczywiście nie chcemy do Państwa dyspozycji. Nie wiem, bardzo proszę. I to przyjęcie Państwa. I zastanówmy się, co dalej. Zaproszenia Państwa macie dla nas jakieś propozycje. Jeśli Państwo pozwolą, króciutkie ogłoszenia teatralne. Jutro o godzinie 19:00 100 lat polskiej piosenki, szanowni Państwo, czyli przegląd muzycznego repertuaru małej formy muzycznej od lat 20. minionego stulecia do końca minionego wieku. Zapraszamy serdecznie jutro i pojutrze o 19:00 100 lat polskiej piosenki, a potem wieczory francuski, latynoski. Przypominam, proszę Państwa, że na wieczorach częstujemy naszym widzów alkoholem. Zależy od tego, co tu się dzieje na scenie. Na rosyjskim carsko jej gristo, na włoskim włoskie wino, na latynoskim Cuba Libre i tak dalej. Także zapraszamy serdecznie bez samochodów, proszę Państwa. I cóż, jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór, prawie wszyscy wykonawcy otrzymają nagrodzenie za swoją pracę. Dziękuję Państwu. To co bardzo dziękujemy. I proszę Państwa, właśnie tutaj w naszym teatrze narodził się nowy teatralny obyczaj o nazwie Wyprowadzenie. Zdarza się, że widzowie nie chcą opuścić naszego teatru po koncertach i spektaklach i wtedy my pomagamy jako pracownicy resortu kultury, staramy się to robić delikatnie, z wdziękiem. Wyprowadzenie, proszę Państwa, polega na tym, że w rytm jakiejś skocznej, pozytywnej melodii wstajemy, łapiemy się za ręce i w tanecznym korowodzie w podskokach wyjmujemy się do szatni, a potem na miejscu i dalej po domach. No i teraz wymknę, jakie piosenki Państwa dzisiaj wyprowadzimy. Janusz, tak? Proszę Państwa, wyprowadzimy Państwa dzisiaj wymknę latynoski, jeśli Państwo nie wiecie, przed chwilą temu. Nossa, szczęśliwa dzisiaj pewnie Natasza Urbańska, artyści teatru Studio Buffo, aby za chwilę rozpocząć wyprowadzenie.